Cześć, dzisiaj będzie pogadanka na temat tego, jak być fit jako nastolatka. Czyli będzie to film skierowany przede wszystkim do młodych osób. I chciałabym tutaj troszeczkę porozmawiać o tym, jak to zrobić, czego nie robić, czego unikać, jak to wszystko ogarnąć, żeby też nie zwariować, więc mam nadzieję, że coś takiego Wam się przyda. Jeżeli tak, to poproszę kciuki w górę, ale to na końcu filmu, wtedy zdecydujecie. Ja sobie tu oczywiście zrobiłam notatki i pierwsze, co mam napisane, to Instagram, jego wpływ na Wasze spojrzenie. I teraz słuchajcie. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo się cieszę, że dorastałam w takich czasach, w jakich dorastałam, gdzie internet nie był jeszcze czymś, co każdy miał, bo ja oczywiście go nie miałam. Instagram to w ogóle jeszcze pewnie u nikogo w głowie nie siedział. No a teraz wszyscy są na Instagramie, wszyscy są w internecie, oglądają różne filmy itd., itd. I niestety, to dobrze wiecie, że Instagram bardzo mocno zaburza to, jak wygląda prawdziwe życie. Kiedy jesteście na Instagramie i przeglądacie różne zdjęcia, i mówię to też z mojego punktu widzenia, czasami zaczynamy się po prostu dobijać, bo te wszystkie piękne sylwetki, idealne ciała, cudowne życie i tak dalej, i po prostu szczególnie właśnie mówię to w tym filmie, dlatego że to bardzo mocno działa na młodych ludzi. Słuchajcie. Jeżeli nie podoba Wam się Wasza sylwetka, to po prostu coś z tym robicie, ale od razu z głową. I nie możecie tego robić patrząc na dziewczyny w sieci i myśląc, ona wygląda tak, to ja też tak powinnam wyglądać. Nie. Ty powinnaś wyglądać tak, jak chcesz wyglądać, a nie jak społeczeństwo i internet mówi Ci, że powinnaś wyglądać. I to jest najważniejsze. I teraz słuchajcie, ja wiem, że jest presja, żeby od społeczeństwa, żeby wyglądać idealnie. Ale pamiętajcie, że każdemu podoba się co innego i nie ma czegoś takiego w tym momencie, moim zdaniem, jak ideał piękna. Bo dla każdego coś innego będzie piękne. Więc bierzcie proszę te wszystkie zdjęcia na Instagramie i w ogóle w całej sieci tak z przymrużeniem oka, że okej, ta dziewczyna albo użyła Photoshopa, albo po prostu ustawiła się tak, że wygląda dobrze, co jestem przekonana, że Wy też potraficie. Albo to są godziny ciężkiej pracy i wiele wyrzeczeń, czego w tak młodym wieku nie potrzebujecie. Bo to nie jest coś, na czym powinniście się skupiać i to nie jest coś, co powinno zostać priorytetem w Waszym życiu. Więc to jest taki wstęp, zanim przejdziemy do dalszych wskazówek. Bo po prostu chcę, żebyście, ja wiem, że to jest niemożliwe, ale chciałabym, żebyście nie brały tak mocno do serca to, jak wyglądają inne dziewczyny. Po prostu skupcie się na sobie i dojrzyjcie w sobie to, co ulubicie i to, co kochacie, bo dzięki temu, że kochacie siebie i akceptujecie, będziecie mogły dbać coraz lepiej o tą sylwetkę, bo niestety często jest tak, że jeżeli nienawidzicie siebie, to jakkolwiek nie będziecie wyglądać, będziecie uważały, że wyglądacie źle. A to dobrze wiecie, że prowadzi do zaburzeń odżywiania, z czego czasami jest naprawdę bardzo ciężko wyjść, więc na samym początku, póki jeszcze w tym nie siedzicie, zastanówcie się, czy faktycznie warto jest tak mocno fiksować się na to, co jecie, ile ćwiczycie itd., itd. Więc to jest taki wstęp, zanim przejdziemy do innych, lżejszych tematów, ale uważam, że jest to bardzo ważne, żeby tak zacząć ten film. Przechodzimy dalej. Oczywiście kolejny aspekt to waga nie jest wyznacznikiem. I w tym filmie może powiem o paru takich bardzo oczywistych rzeczach, ale jest to film skierowany do młodych osób, które pewnie dopiero zaczynają, więc jeżeli jesteście już starymi wyjadaczami, to pewnie się z tego filmu nic nie dowiecie, ale no to jest film przede wszystkim dla nastolatek, które dopiero zaczynają, które chcą dobrze wyglądać. Więc pamiętajcie, że waga nie jest wyznacznikiem. Jeżeli macie dwie dziewczyny, które ważą tyle samo i mają taki sam wzrost, nie znaczy, że będą wyglądały tak samo. Jedna może mieć typowo atletyczną, bardzo mocno umieśnioną sylwetkę, a druga może mieć taką typowo zwyczajną sylwetkę. Więc
waga w żaden sposób nie powinna określać to, kim jesteście i to, jak wyglądacie. Więc nie skupiajcie się w ogóle na wadze. Jeżeli chcecie kontrolować to, jak zmienia się wasza sylwetka, bo powiedzmy zaczęłyście ćwiczyć i zdrowie się odżywiać, to zdjęcia przede wszystkim i centymetr. Po prostu zróbcie sobie jakiś zeszyt, gdzie co miesiąc sprawdzacie pomiary. Najlepiej po okresie, bo wtedy jesteście szczuplejsze niż przed. I wtedy po prostu co miesiąc sprawdzajcie te postępy. Wagę w ogóle możecie wywalić i się tym nie przejmować. I teraz mamy kolejną rzecz, czyli hormony. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy wy oglądacie ten film i jesteście nastolatkami, cały czas jeszcze dojrzewacie. I może być tak, że powiedzmy jeszcze nie zaczęłyście w pełni dojrzewać, jadłyście to, co jadłyście, zaczynacie dojrzewać i nagle tyjecie, a wcale nie zmieniłyście diety. Tak może się zdać. Tak może się stać przez właśnie hormony, które w waszym ciele w tym momencie buzują i wszystko się zmienia, więc normalne jest to, że możecie trochę przytyć. Ale jeżeli włączycie do swojego życia po prostu więcej ruchu, spacer z psem, dobry sposób, żeby namówić swoich rodziców na psa, jeżeli faktycznie chcecie go mieć, a nie, bo to jest zabawka, i lepsze po prostu odżywianie, to wszystko w swoim czasie zejdzie. Więc nie martwcie się o to, jeżeli nagle przytujecie 2-3 kg, bo to też jest tak, że w ciągu miesiąca ważycie inaczej i nawet przed okresem możecie ważyć 2-3 kg więcej, a po okresie to po prostu wszystko zejdzie. Więc to jest normalne i tym w żaden sposób nigdy nie powinniście się przejmować, bo no taka jest kolej rzeczy i tak się będzie działo. Jeżeli chodzi o odżywianie, to jest moment w waszym życiu, kiedy powinniście się skupić na tym, jak wygląda wasza dieta, ale nie pod kątem tego, żeby jeść mniej. Bo tak jak właśnie wam mówiłam wcześniej, jeżeli jesteście młode, jesteście bardziej podatne na zaburzenia odżywiania, czy to anoreksja, czy bulimia, czy inne jeszcze odmiany, musicie myśleć. Pamiętajcie, proszę, ja błagam i wołam o rozsądek. To, że będziecie jeść mniej, nie oznacza, że schudniecie i będziecie zdrowsze. Powinnyście jeść po prostu tyle, ile potrzebujecie i wybierać zdrowe produkty, a nie przetworzone świństwo i fast foody i tak dalej. I teraz, jeżeli mieszkacie z rodzicami, to jest logiczne, że będzie wam trochę ciężej. Bo po prostu każda rodzina ma tam jakiś swój sposób odżywiania i ciężko jest czasami rodziców przemycić na tą dobrą stronę. Ale zazwyczaj jest tak, że raczej wszyscy razem jecie pewnie obiad, a śniadanie i kolację jecie osobno. I nawet jeżeli ten obiad może nie jest odzwierciedleniem zdrowia, to te wszystkie inne posiłki możecie zrobić tak, żeby były zdrowe. Czyli to wy decydujecie, co będziecie jeść. I jeżeli jesteście na zakupach, spokojnie możecie poprosić o rodziców o jakieś tam owoce mrożone, warzywa mrożone czy świeże i z tego robić sobie koktajle, jakieś placki, naleśniki. Zamienienie mąki pszennej na mąkę jaglaną nie jest dużą zmianą i tak naprawdę mocno tego nie odczujecie. I to są po prostu takie małe zmiany, które naprawdę w dłuższej perspektywie mogą sprawić, że będziecie się lepiej czuć, będziecie lepiej wyglądać i będziecie mieć więcej energii, czyli będziecie chciały się więcej ruszać, będziecie chcieli spędzić czas ze znajomymi, czyli tak jak po prostu powinno wyglądać wasz okres dojrzewania. Czyli pamiętajcie, że warto jest sobie sprawdzić w kalkulatorze, ile mniej więcej kalorii to jest najlepsza opcja. Ile mniej więcej kalorii powinniście spożywać. I dla was nie powinnyście schodzić w tym momencie poniżej waszego zapotrzebowania. Jeżeli chcecie nadrobić tą, jakby, żeby mieć ten ujemny bilans, to po prostu włączcie więcej aktywności, ale nie zmniejszajcie spożywanego jedzenia. Czyli wchodzicie sobie w jakikolwiek kalkulator, bo to ma być tylko ogólny zarys, sprawdzacie, ile kalorii powinniście mniej więcej spożywać. Zapewne będzie to około 1700, 1800, 1900 i trzymajcie się tego. Sprawdźcie sobie też, ściągnijcie sobie taką aplikację jak na przykład MyFitnessPal czy Fitatu i zobaczcie w ciągu całego dnia, ile kalorii spożywacie. Jeżeli to jest mocno powyżej, no to już macie odpowiedź, dlaczego nie wyglądacie tak, jakbyście chciały. Ale jeżeli jest to ok, ale i tak coś tam się dzieje, to też sprawdźcie na to, jakie jedzenie jecie. Czy to jest
ogólnie postrzegane jako zdrowe jedzenie, czy jednak większość tutaj są chipsy, słodycze, fast foody i tak dalej. I wtedy po prostu stopniowo starajcie się to wyrzucać z diety. Nie od razu, bo to też nie jest idealny sposób, tylko stopniowo. Czyli na przykład, jeżeli jecie naprawdę tragicznie, to wyrzucacie jeden posiłek tragiczny, zastępujecie go zdrowym. Po jakimś czasie wywalacie kolejny tragiczny posiłek, zastępujecie go zdrowym i tak powoli, powoli zmieniacie to, żeby wasza dieta ogólnie była bardzo mocno wartościowa. Ale też nie mówię wam, że macie wywalić słodycze, chipsy, alkohol, to może jeszcze nie ten czas, ale jeżeli macie 18 lat i to oglądacie, to też jak najbardziej ten film wam się przyda. Tylko, żeby to były po prostu ilości rozsądne. Więc spokojnie możecie sobie zjadać jednego batonika w ciągu dnia. Nic tu się nie stanie, jeżeli reszta jest już mniej więcej ułożona. Więc tak właśnie polecałabym wam ogarnąć temat odżywiania. Jeżeli chodzi o treningi, to tak jak wam już wcześniej wspomniałam, jeżeli jesteście młode, czyli tak 14, 15, 16 lat, to nie rzucałabym się od razu na ciężary. Jest pełno ćwiczeń w internecie, gdzie macie trening z obciążeniem własnego ciała. I to jest świetny pomysł, ale jeżeli na przykład już ćwiczycie tak długo i nie czujecie już jakiegoś większego zmęczenia i nie czujecie, że się rozwijacie w tym aspekcie, to polecam gumy oporowe. Bo dalej będziecie używać już obciążenia, ale gumy oporowe są o tyle fajne, że no raczej nic sobie tutaj nie powinnyście zrobić, a bardzo efektywnie zaangażujecie każdy mięsień, który będzie ćwiczony. Więc gumy oporowe, jakieś małe obciążenie też jest ok, tylko po prostu chodzi mi o to, żeby od razu nie porywać się na bardzo duże obciążenie, bo to może sprawić, że bardzo szybko będziecie mieć problemy z kolanami, z kręgosłupem, w ogóle ze stawami, bo wasz organizm cały czas się rozwija i kiedy będzie za duży nacisk właśnie na te wszystkie stawy, to one no jeszcze nie są przygotowane na to i nie są w pełni rozwinięte, więc później w dalszej części waszego życia szybciej możecie mieć problemy. No a też bardzo często jest tak niestety, że kiedy zaczynacie, to zaczynacie na własną rękę, a nie prosicie o to trenera personalnego czy kogoś, kto się zna, żeby po prostu dopilnować, że wasza technika jest ok. I niestety, no troszeczkę ta technika kuleje i przez to właśnie później mogą być jakieś problemy. Więc trening siłowy jak najbardziej z własnym obciążeniem, czy z gumami, czy z niewielkim obciążeniem, ale tutaj miejcie pewność, że wykonujecie te ćwiczenia poprawnie. Ale też wystarczy wam WF, chodzimy na WF, jakieś spacery, w ogóle ogólnie pojęta aktywność fizyczna, basen, tańce, cokolwiek. To naprawdę, jeżeli to wszystko włączycie do swojego życia, to i będziecie się dużo lepiej czuć, i będziecie mieć siłę na naukę, na zabawę, na spędzanie aktywnie wolnego czasu. Więc to jest taki, słuchajcie, wstęp do filmów, które chciałabym nagrywać i które mam nadzieję przydadzą wam się, jeżeli jesteście nastolatkami, tylko musicie mi teraz pomóc. Bo to, co na pewno chciałabym zrobić, to może jakieś, to akurat nie jest korzystanie na to tylko nastolatki, ale też normalni ludzie, którzy pracują, bo chciałabym nagrać jakieś przepisy do szkoły czy do pracy. Chciałabym na pewno wam nagrać jakiś trening, czyli jak powinien wyglądać taki trening nastolatek, ale dajcie znać, co jeszcze was ciekawi. Co chcielibyście wiedzieć, jakie macie problemy, może jakieś Q&A, więc dawajcie mi znać w komentarzach, napiszcie mi też, czy ten film wam się przydał i czy zainspirował was do tego, żeby coś tam pozmieniać w swoim życiu. Dawajcie znać, jakie są wasze przemyślenia, jeżeli już nie jesteście nastolatkami, a byliście, no logiczne, to dawajcie znać, czy kiedy wy zaczynaliście swój zdrowy tryb życia, jak to wyglądało, czy czegoś żałujecie, bo może jeżeli będą tutaj jakieś młode osoby, poczytają sobie komentarze, to też jeszcze lepiej to na nie wpłynie, więc dawajcie znać w komentarzach. A teraz dziękuję wam już bardzo za oglądanie, jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to oczywiście zachęcam i widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pa!